Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się już po raz drugi w pełnej wersji gry Hammerthing. I cóż, dzisiaj na wstępie powiem wam szczerze, że wielkie ambitne plany się szykują, bo mamy typ znowu do rozdania, z tego co widzę, atuty Krasnoludom. Ale zanim to, to tak, trzeba przygotować parę różnych rzeczy, w tym potencjalnie narzędzia. I w sumie może od tego zaczniemy, żeby stworzyć jedne grabie. Tak. Głownia młota, jedną głownię młota. Na wszelki wielki. Mamy 4 krasnoludów, to 4 kilofy. Jedną chochlę. Daje nam łącznie 7 rękojeści, więc tak. Robić. Nasze budynki są atakowane, co? Gdzie? A, jakiś szczur nas bije. Ciekawe. Ale tak, no. Jak już to przygotujemy, później będzie można zrobić tutaj właśnie narzędzia, którym mam nadzieję się posługiwać nasi krasnoludzi. Ale zanim to, to jeszcze właśnie, tak, tutaj jest kwestia tego. I paru jeszcze innych spraw, bo no, oczywiście. Trzeba to przygotowywać. Dziwne, że w ogóle nikt nie pracuje tutaj przy tym. Ale tak, jedne grabie. Jeden młot. Pochla też jedna. I 4 kilofy. Już się potem to zrobi. Jak ogarną najważniejsze kwestie. A w międzyczasie jeszcze przy okazji właśnie zarządzimy ulepszanie ich kwater, bo dopiero też co niedawno zauważyłem, że jest tutaj przycisk ulepszania. Tak, zbudujemy każdemu z nich kominek, potem dołożymy ładną skórę. Czasem może uda się też łóżko i jeszcze jakieś inne rzeczy. Jak widzicie, jest sporo wymogów i taki to inny. Ale tak, póki co dostaną kominek i potencjalnie, jeśli uda się to dostać gdzieś, to skóry chociaż trzymamy kości. I skóry, bo w sumie nie wiem. Kość, z tego co widzę, jakaś jedna gdzieś leży. Skóry też są nie najlepsze, ale tak, coś tam jest, więc chyba nie będzie aż tak strasznie źle. No i dobra. No i dobra. A przy okazji, to tutaj? Babci, latarnia. Okej, okay, nawet nie wiedziałem, że mamy jakąś latarnię, ale dobra. Jak się dzieje, co się ma dziać? I przy okazji tutaj z 4 podniosę do 10, żeby już po prostu bardziej przygotowywane. Naszym głównym celem ogólnie dzisiaj powinno być właśnie opracowywanie nowych technologii. Ze względu na to, że właśnie no chciałbym mieć już dostęp do naprawdę fajnych rzeczy dla tych krasnoludów, więc tak. By zdobyć sformalizowane nauczanie, po czym krawiectwo i odzież, ostatecznie tkactwo. To po prostu pozwoli nam właśnie już zbudować im łóżka. A jak dobrze można się spodziewać, łóżka są chyba istotne. Mówię chyba, bo nie jestem aż taki pewien co do tego wszystkiego, ale potencjalnie tak. W innym momencie, kiedy właśnie brakuje nam znowu tej całej wiedzy o górze. Piękne tutaj zejście, jak tylko będą mieć wolną chwilę. Po czym, jak już to będzie załatwione, to taką piękną eksplorację jakąś się urządzi. I proszę, widzicie, jakie ładne kominki. Od razu przyculniej. To dobra, kogo ja oszukuję, to jest fatalne. Kto by w takich warunkach chciał mieszkać? Chociaż no, krasnoludom chyba to nie przeszkadza jakoś szczególnie. I nasze budynki są atakowane, znowu. Bowy szaman jakiś. Dobra, to są już nowe rzeczy, więc okej. Okay. Zawsze przynajmniej plus, że nie jest to w kółku to samo. Jak dostajemy w ogóle tajemnicze mięso? Oraz skóra, może to tutaj było wcześniej, nie wiem. Ale mniejsza z tym. A w takim wypadku ten tu nasz koleżka dostanie skóry. A, okej. Okay. Mamy 23 skóry.
Dobra, to wiecie co, już zlecę każdemu tutaj dostarczenie właśnie materiałów na tą prestiżową skórę. Nie, żeby to miało jakieś większe znaczenie, ale no, przynajmniej... Oj, proszę, nasz kolega zamiast skończyć tutaj robić, to oczywiście już polazł tam niżej i utknął. Co jest z nimi? Misja ukończona jakaś? Co? Nawet nie wiem, co to za misja była, ale mniejsza. I kwatera przypis krasnoluda do kwatery. Super, po prostu. Z tego, że już kwatery wszystkie porobiłem, więc ja nie mam jak. Na przyszłość się zrobi i teraz tylko jedna kratka. Tempu, dobra. Tak też tu zrobimy i przygotujemy kwaterę już na wszelki wielki, na przyszłość, wiecie, dla kogoś innego. I mamy tu kolejne zejście w dół. Szkło kapeluszowe. Do dobrego zauważyłem, więc jej. Wiecie, takie grzyby ciężko kapeluszowe są podstawowo jak na razie, więc tak. Jak po prostu ich nie zaczniemy hodować, to grozi nam głodowanie. Ale na szczęście, no, gdzieś było takiego, więc... Przyspieszmy na większe tempo. Niech się dzieje więcej. I teraz tak, sformalizowane nauczanie, albo mam tutaj też gotowanie. No i medycyna, rzecz jasna. No, nie będę was oszukiwał, wszystkie opcje są dosyć kuszące, ale zacznijmy od nauczania, bo jednak tak. Jak już przy tym jesteśmy, to swoją drogą... Może jakiś fajny krasnolud się trafi? Zobaczmy. Mamy dwóch mężczyzn, jedną kobietę. O, i od razu powiem, kobiety nie biorę, bo mamy jedną kobietę, a jest achievement bodajże, chociaż na pewno. Achievement za posiadanie 7 mężczyzn, jednej kobiety. A nie, mamy samych mężczyzn. Okej, dobra, trochę mi się pomieszało. Bo ogólnie tak nauczyłem się, jak poznać, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną. Mężczyźni mają tak na portretach, kobiety w ten sposób, więc... Bierzemy kobietę. I w sumie dwóch mężczyzn też możemy. Dobra, jeszcze teraz się nie udało, ale okej. Będziemy mieć już na przyszłość. Teraz trzeba będzie pobudować więcej. Chciałbym w sumie kwatery. Kwater. Ale dobra. Tutaj będę się teraz mądrzył. Okej. Więc mamy jeszcze więcej robotników i jej w ogóle. Mamy już raz, dwa, trzy. 5 mężczyzn, 1 kobietę. Dobra, dobra. Brakuje jeszcze 2. To ostatnio było prawie 20, to znaleziono 3. I tak, jeśli już przy tym jesteśmy, to trzeba jeszcze dorobić... ...dwa kill-offy, żeby każdy miał, wiecie, swój lepszy kill-off. Na wszelki wypadek jeszcze 2 lampy wezmę. Każdy się właśnie tutaj bawi w to wszystko. Okruchy, okej, tak, tak, tak. Wszystko gotowe. Może za chwilę w końcu się ktoś czymś zajmie i tutaj... Przypiszę. No, przypisz. Nawet nie wiem, komu przypisałem, ale okej. Nie ma to wielkiego znaczenia. O, oczywiście stawiamy już kominek. A, zmienił krasnoluda, który już miał wcześniej. To jest jego, a żeby nie było. I teraz tak, tutaj ono mieszka, tutaj ono mieszka. Każdy dostaje kominek. Każdy dostaje zlecenie na prestiżową skórę z szczurka. Wiem, że to nie brzmi dobrze, ale... Tego co widzę, to nadal brakuje. Były 23, nagle nie ma w ogóle. Ale dobra. Nie ma co narzekać, może jeszcze coś z tego wyjdzie. Budujemy do tego poziomu na razie, bijemy to. Żółwiem bym się nie przejmował.
Ale tak, czas kiedy oni tutaj ogarniają to wszystko, co... Aż kiedy oni ogarniają... O, właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Może warto byłoby to też już tu ustawić. Giełdzi zadań. Mamy jednego rolnika, nikt inny się tym nie może zajmować. Teraz kto to był tym rolnikiem, bo w sumie nawet nie zwróciłem uwagi. Rolnikiem naszym jest... Ja... Iborag, okej. Nie gwardzista, a rolnik. Po prostu proszę cię, weź sobie te grabie, nikt ich wcześniej nie ukradł. Dobra, nikt nie ukradł, więc jest w porządku. I one to teraz jeszcze... Jak tak myślę, to czy jest coś wartego szybkiego ogarnięcia? Co bym mógł teraz zrobić? Polo rybackie. Okej. Działać do końca, ale dobra. Zobaczmy, czy to molo będzie tutaj funkcjonować. Chyba postawić dokładnie w tym miejscu. Trochę za nisko. Ale dobra. Skoro jest molo, to tutaj. Będzie potrzebne drewno i inne rzeczy. W ten sposób, żeby to było ładnie. A, oznacza to mniej więcej jeszcze tyle, że musimy iść do nadziemia. Wszystkie drewno. Bobrze skóry, niech będziesz też wykupię. I kiełkujące nasiona górskiego jęczmienia też. To wie, można się okaże to bardzo cenne. W międzyczasie. Tam gadałem zamiast coś robić pożytecznego jak zwykle. To przydajmy. Znaczy ten. Rozdajmy trochę może tych. Perków. I tak, szlamożerca wydaje się być dobry, bo widzicie tutaj ochoczość i pozyskiwanie energii. Wydaje się to naprawdę dobre dla wszystkich. A tutaj dla naszego farmera... Ciężko mi wybrać coś konkretnego, więc powiedzmy, że jeszcze zrobimy to, co tutaj proponuję, czyli krasnolud taki. Okej. Tutaj mamy kogoś, kto z drugiej strony... Na mój gust nie jest chyba w niczym jakimś wyjątkowo dobrym. Chyba, że jakoś mnie zaskoczy i... Dobra, może nie jest najgorszy. Weźmy po prostu fantyka kuźni, bym tego nie żałował. Nasza kobieta jeszcze niczego nie miała, więc zaczniemy po prostu od dobrego rozmówcy, bo to jest takie naturalnie przydatne. Jemu, jako że jest w sumie... niezbyt ochoczy, to warto byłoby tą ochoczość albo podbić, albo właśnie zignorować całkowicie. I dobra, wezmę może moc obserwacji, żeby szybciej się rozwijał. Jemu jeszcze nie rozdałem niczego nigdy. O, to mnie zaskoczyliście. Ale dobra, dobra. Tobie dam w sumie, niech będzie oszczędną naturę i... No, niech będzie twarda psychika. Może coś z tego wyjdzie. Ale okej, dobra. Teraz mam dużo wiedzy o górze, to możemy się nauczyć już sformalizowanego nauczania. Krawiectwa, a potem nawet może tkactwa. Na ten moment. Więc tak, zanim jednak to zrobimy, to... O, musimy właśnie przygotować parę innych rzeczy. Czy niekoniecznie? Nie, dobra, biorę już krawiectwo. Naprawdę nie ma co czekać. Więc tak, najważniejsza rzecz, jaką mamy, to będzie teraz przygotowanie... Warsztatów tajemniczeń, czy jakoś tak to się chyba nazywało. Zanim mógłby widnieć gdzieś tutaj, chociaż czy to jest dobre miejsce? Nie, dobra. Jako, że to jest taki pomysł, to
Zbudujemy go zaraz gdzieś, jak znajdę jakieś właśnie takie w miarę sensowne miejsce. Tylko jeszcze trochę rusztowań może warto byłoby dostawić. Aby się nim zajęli jak najszybciej. No i widać, że oczywiście, taki błahostki to zawsze jest pełno chętnych. Ich nie dostarcza, naprawdę? To się z tym stało, że nikt po prostu nie dostarcza nigdzie żadnych rzeczy, tylko wszyscy czekają na jakieś nasze... Będzie, tylko trzeba będzie belki zrobić, które się robiło, gdzie, bo już nawet nie pamiętam. Dwie belki, okej, a tu proste zapięcie i to pozwala coś zrobić z tego? Nie. Cokolwiek tam było, to jest jakieś inne. Ej, na ten moment, dobra. Tak samo też dostawić warto by było pracownię krawiecką, którą tym razem z przyjemnością postawię niedaleko. Idealnie może ona być istotna do jakichś działań, tylko... Albo dobra, postawię obok warsztatów tajemniczych, tutaj nawet tak perwę zrobię. Dobrze, w samym warsztacie można robić to, co chyba kiedyś. Nie widzę właśnie żadnych większych różnic. Może kiedyś to będzie potrzebne do czegoś, jakoś cokolwiek, ale na razie nie jest. W ogóle dostaję jakieś powiadomienie o tym, że kończyliśmy misję, jakieś inne głupoty. Tak, musimy odkryć jakiegoś boga kuźni. Jednak zanim to zrobimy, to zobaczmy, czy są jakieś ciekawe misje. Prostą latarnię dostarczyć, oczywiście. I przy okazji kupmy drewno. Jest drogie, ale... No, ale warto. Drewna to za dużo nie zrobimy. Zdrowia. A i tak stoi tutaj zamiast cokolwiek robić? No, no oczywiście, bo jakby inaczej. Załącz może delikatne przyspieszenie i... Da się tutaj w ogóle cokolwiek robić? Można łowić, dobra. Powiedzmy, żebyś łowił... Tak, żeby w siedliszczu zawsze były chociaż z 8 ryb. Nie wiem, kto będzie łowił, ale tak. A i jeszcze tylko właśnie zauważyłem ostatnią rzecz. Zacznij przy... Babcie, zacznij przy... Zacznij przy... Zero. Dobra. Okej, okay. I czemu nic nie robią? To jest naprawdę takie mocno dziwne, kiedy... Widać tylu krasnoludów, a oni stoją i dosłownie nic. I cholery, żaden nic nie chce zrobić. To jest takie naprawdę zaskakujące. Też dobra, to jest chyba kwestia tym razem tego. Można oczywiście podejść. Z tego, że sami większe dystanse pokonują. Jak ja ich proszę o to, to nie da się podejść. I tyle. Dobra, to zbudujcie sobie tutaj takie piękne przejście. Skończone? Nie, dobra, to tylko mnie. O! A do kopania to nagle wszyscy się biorą. Dobra. I przy okazji jeszcze jakieś zabójcze ziele, to zaraz może pokonamy chwasta. Bo skupimy się na kopaniu wszystkiego. Teraz nie wiem, czemu ciągle do normalnej szybkości rozpada. I tak, w samej pracowni krawieckiej możemy robić skóry. Tamtych skór. Jakąś skórę licową, która wymaga jeszcze oleju. Worek tragarza, okej, okay, to rozumiem, do czego były potrzebne tam wcześniej te klamry. Oraz kościane pióro i pióro z zabójczego ziela. Ciekawe, ciekawe. I co teraz? Nie rozumiem. Nie, dobra.
chyba sobie jakoś poradzili. Domny? A zreanimuj go, zanim będzie za późno, co? Okej, wiecie co, chyba nam tu ktoś padł, tylko problem jest taki, że nawet nie wiem, jak reanimować. A gra oczywiście nie tłumaczy tego. Więc no, takie super, nieprzytomny kasnolot, tylko co z tym dalej. Jedno, co mogę szybko spróbować, to medycyna i szpital. Tutaj nawet nie będę czekał na nic. Jedna belka. Szybko zlecimy. Teraz to jest wysoki priorytet. Okej, okay, ale przynajmniej mamy już teraz informację. Brak przedmiotów leczniczych, nie można reanimować. Czyli pewnie będzie za późno, bo nie przygotowałem się na to. No trudno. Moja wielka lama. Nic za ci nic ująć. Wiesz, może jeszcze zdążymy jakimś cudem. No, na pewno byśmy zdążyli, gdyby oni zamiast kopać to budowali. Dobra, dobra. Ktoś buduje, może jeszcze jakimś cudem zdążymy. Gaza. A to jest z góry, pasta z grzybów. Balsam szlamowy. Priorytet pracy bardzo wysoki. Nie rezerwuj. Liszczu, żeby było zawsze tak z 4. Pasty z grzybów niech będzie zawsze tak. Nie. I wykorzystuje się uzdrowiciela. Szybko teraz tylko muszę ustawić kogoś, kto jest najlepszym uzdrowicielem i aptekarzem. O, tak, tak. Powiedzmy, że tak. Wasza trójka niech nie pracuje. Szybko. Dobra, idzie ktoś? Idzie, dobra. Mamy to? Czy jeszcze nie? Bo już nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, super. Tylko teraz... Brak przedmiotów leczących? Co? Proszę bardzo. A, oczywiście, zeżarli je. Jakby specjalnie sabotowali. Na co wódno się mówi. Widać, że nikt po prostu nie chce, żeby nasz towarzysz tutaj przeżył. No, widzicie to? To już naprawdę chamstwo. Po prostu wszyscy żerą te przedmioty leczące, po to tylko, żebym nie mógł nic mu zrobić, nic mu pomóc. Nie, dobra, chyba się udało. Dobra. Chyba się jednak udało, chociaż... Nawet nie wiem, szczerze. I nie zwróciłem uwagi, powiem szczerze, to jest akurat mój błąd. Ale okej, skoro są już takie sytuacje... To w takim wypadku... Warto by było chyba już się przygotowywać pomału na jakieś takie lepsze rzeczy, więc... Trzeba szykować kogoś, kto będzie już prawdziwym naszym wojakiem. To oznacza tylko tyle, że tak... Może być zaskakujące, to ewentualnie... Wszystkich będę szykował. Ale w pierwszej kolejności to naszą kobietę. To jest naprawdę pewnie dziwne dla większości z was, ale chcę przygotować do... Jest jeszcze to, wiecie, po prostu od niedawna, co szybko będzie mogła się przygotować do tego. I co ciekawe, bycie gwardzistą nie jest na liście pracy. Co jest zrozumiałe, oczywiście.
Każdy powinien być na to przygotowany, ale tak. To było potrzebne w ogóle, żeby móc zacząć tworzyć broń. Prawdziwą, no, wykuwanie ostrzy. Potrzebujemy 10 wiedzy o górze. Z drugiej strony potrzebujemy 15, żeby móc zacząć też robić coś innego. Dobra. Ale teraz, kiedy swoją drogą jeszcze to jest przygotowane, to można chyba spokojnie sobie zwiedzać niektóre ciekawsze tereny. W miarę spokojnie. Okej. I coś odkryliśmy. Aby to znaczy. I oczywiście trochę glutów, z których wypada pszenica. Bardzo fajnie, bo tu mamy węgiel. A tak, węgiel zdecydowanie będzie nam wcześniej czy później potrzebny, więc warto patrzeć za grzybami. Jakiś kolejny rodzaj grzyba. Jedzie, ale tym się nie będę przejmował. Grzybiczny szaman, szafirowy krab. To niech też. A tutaj mogą pozbierać. Tutaj pozwolę im rozkopać. Nowy biom. O, ale to nie, bo nie jest aż takie ważne. I nawet nie wiem, o co chodziło, ale dobra. Ładne jaskinki. To jest? Okej. Okay. Te brzasko, nawet nie wiem, o co chodziło konkretnie, ale dobra. Wiecie, może takie to jest oznaczenie po prostu nowych biomów właśnie. Proszę, mamy ryby. Naprawdę nie wiem, co tu się dzieje, ale tak, ciekawa sprawa. Ty, nasz drogi kolego, też dostaniesz taką zdolność? Wiecie, musimy naprawdę się szykować. Ważnie. I tak, skoro mam teraz robić jakieś grzybowe maści, to może warto byłoby jeszcze o 5 to zwiększyć. Wiecie, żeby było tu wszystko już gotowe. Jakoś to będzie, poradzą sobie oczywiście. Czy możemy hodować coś poza tym? Wygląda na to, że nadal nie. Trochę smutno, ale tak. I wody teraz zwiększamy. Nie, nie rezerwuj. Do 10, bo będzie to potrzebne. A grzybki... 15. Wiem, że brutalne, ale trzeba. A przy okazji jeszcze gdzieś to jakaś była szybki, właśnie jakaś szybka opcja handlu z nadziemią. Tak. I to też. Jej opcji sprzedaży niestety nie znalazłem, ale trudno się mówi. Może wreszcie coś ty garnie, jak tylko będę miał. Dobra, to już mam pomysł, jak to zrobić. Tutaj wstawiamy drzwi, oczywiście. Dziadostwa się nie dostawały. A potem możemy tutaj fajnie sobie zajrzeć, pokonać gluta, pozbierać rzeczy i tak dalej. I dobra. Aby jakiś rubinowy tym razem. Słaby przeciwnik. Możemy jeszcze znaleźć zamarznięty pustkowia. Niestety nie mamy czegoś takiego. Szybko jeszcze nad ziemię. Czy pojawiła się jakaś nowa wioska? Nie. Nic nowego też nie ma. A szkoda. Ale może wyjątkowo uda się znowu coś kupić fajnego, bo widziałem tam drewno, to tak, oczywiście, że kupujemy. No i możemy chyba kolejnych krasnoludów wziąć, więc... Zatrudniamy dwóch mężczyzn. Może achievement powinien być.
Nawet nie widzę tego achievementa. Powinien być w sumie. Widzicie? Exactly, czyli możliwe, że coś przesadziłem. Wszystko powinno być dobrze. Ale to nie wiem, czemu mi nie zalicza achievementa. Ale dobra, mniej. Czapki miedzi, a 10. Powiedzmy, że jeszcze przy tym niech zawsze będą chociaż 4 belki. Tutaj. Okej, tak, tak. 2 kilofy. Kawałów granitu też, powiedzmy, że 20. Kiedy już to jest posadzone przy okazji, to jeszcze tak, grzyby. Lepiej. Batery. Też przygotujemy. Nie problem. Całe szczęście. Jakoś to będzie. I przy okazji wybaczcie, jeśli trochę będę podciągał nosem, ale tak, no, jakieś chorobsko po prostu mnie delikatnie łapie. Też prędzej to jakieś zwykłe przeziębienie, więc nie ma czym się przejmować. Ale tak. Chyba wszystko zostało już mniej więcej powykopane. Teraz, skoro to już jest załatwione, to może jest jeszcze coś takiego istotnego tutaj do zrobienia, czy nawet nie, bo nie jestem pewien. Powiedzmy, że tak, zrobię ze 2 worki tragarza i 1 pióro z zabójczego ziela. A żeby zrobić to wszystko, to wymagane jest jeszcze takie. I tak, kolejny odcinek już zdecydowanie będzie tym, gdzie będę optymalizował wszystkich custom-moldów pod kątem konkretnej roboty. I przy okazji dopiero teraz zauważyłem, ile mamy już wiedzy o górze, więc jej, super. Tak, oznacza to mi więcej tyle. Tkactwo. Gotowanie. I precyzyjne księgi handlowe. Na razie to wystarczy. Później zrobimy odlewnie jakieś inne właśnie tutaj rzeczy, ale to na spokojnie. I co by tu jeszcze można zrobić? W sumie mamy tylko i wyłącznie wiedzę o górze, więc ciężko będzie coś znaleźć. Ale jeśli jest coś... Dobra, pszczelarstwo. Nie wiem, na co mi to do końca, ale wezmę. Tak, mając teraz milion takich różnych fajnych rzeczy, to właśnie możemy z przyjemnością, z łatwością postawić kuchnię. Pierwszy punkt po prostu całej naszej osady. Tu będą właśnie szykowane wszystkie posiłki dla naszych krasnoludów. Przynajmniej przez jakiś czas zostaliśmy zaatakowani. Dobra, nic istotnego. Tak. Teraz. Pierwsza jest, to gratulacje, dostajesz swój dom. Zaraz poprosimy, żeby ci tutaj zrobili kominek. Niestety tylko kominek, bo nadal nas nie stać na nic innego. To jeszcze. To, tylko to. Tak, jakoś to będzie. Handel z nadziemiem, znowu zamawiamy więcej drewna. Jedno co nam dało. Za to zamawianie drewna, co ciekawe, ciągle dostajemy wiedzę o handlu, więc jej, super. A, to też możecie bić, zabić. Wiem, że nie jest to pewne, czy sensowne, ale tak, można. A teraz tak, ty, mój drogi krasnoludzie, czy jesteś gotowy na niego? Nie. Każdy musi to mieć, jak już mówiłem. Do tego nie ma, ten to dostaje 100 punktów życia więcej, co niby niewiele, ale jednak. A i przy okazji jakaś dostępna wiedza znowu jest, czymś tylko zdawało się. Ja włóczni. Albo ziarna i młynarstwo. Produkcja włóczni. Zdecydowanie produkcja włóczni. Dobra. W takim wypadku trzeba zrobić 8 rękojeści, 4 takie groty włóczni, 4 takie,
i 8 włóczni. Nie jest to może idealne, nie będę się z tym kłócił, że jest czy coś, ale wiecie co? Mnie to nie interesuje, czy to jest idealne, czy nie. Ja po prostu czuję, że będzie potrzeba. Jak to się nazywa? A brakuje mi naprawdę słów. No, że będzie potrzebne po prostu cokolwiek. Bylebyśmy sobie poradzili. A, takie właśnie tutaj włócznie to pierwszy krok. I okej, zupa rybna. Niech będzie zawsze ich 8. Gulasz z grzybami. Można powiedzieć, że niech będą tak z... 4. I tak, w ten sposób jakoś to będziemy się mogli żyć. Jakoś tak będzie można żyć właśnie, jak już to powtarzam. Tylko, że wcześniej to mówiłem dosyć niewyraźnie i teraz mąka. Mąką to na razie będzie ciężko, więc... Niby można ją kupić, ale czy... Trzeba na pewno? A proszę, nawet jednak nie da się kupić. No to trochę kiepsko. Ale tak, z czasem się wszystkim zajmiemy, więc spokojnie. Żaden nie ma narzędzia typu produkcja krawiecka. O! Okej. Ktoś musi tutaj zostać oficjalnie krawcem, żeby móc to zrobić. Dobra. Kamienną migłę proszę mi tutaj robić raz, dwa. Jak tylko będzie zrobiona, to... Mam nadzieję, że ktoś to weźmie, bo jeśli nie, no to... Trochę smutno. No i mam nowego. Oczywiście dostajesz to samo co każdy. Teraz tak, no. Nikt tego nie chce wziąć, więc... Oznacza to mniej więcej tyle, że idziemy na giełdę zadań. Kto jest najlepszym krawcem? Najlepszym krawcem jest ten, który i tak już ma teraz krawiectwo, więc... Trzeba tego robić. Inni niech się tym nie przejmują, ty możesz to robić. Jest to... Wigotar. Czegoś tak. Dobra. Z innym dobrym. Chciałem tego otwierać. Jesteś przeciętnym tragarzem, złotnikiem, krawcem jesteś dobrym. Ale. Dobra. W takim wypadku odkładaj dzisiaj oficjalnie kill off. A przywitaj igłę. Mam nadzieję tylko, że to zadziała i sam sobie odbierze. Jeśli odbierze, to zaraz będziemy mieć właśnie przygotowane już skóry. Wreszcie. Macha swoim igłą i patrzcie, jakie groźne niedźwiedzie. Nawet nie wiem, czemu akurat niedźwiedzie, jak to było robione z bobrów i szczurów, ale... Nie mnie. Dobra. Ja chwila tutaj... A, dobra, po prostu lada moment to już zrobi. No w sumie wiadomo kto, ale no. Pomału... Jak widzicie, to zaczynamy ogarniać. Łóżka zrobić potrzebujemy materiałów i drewna. Będzie to ciężkie do przygotowania. No. Wcześniej czy później jakoś sobie poradzimy. Nasze kolanie powoli się... A no, rozrasta. Fajnie by było też, gdyby... Rozrost był oczywiście szybszy, ale... No nie mnie go oceniać. Moim zdaniem jest w miarę dobrze. Tkaniny. Tkaniny. Wydaje mi się, że to teraz może być naszą największą słabością w sumie. Że nie ma tkanin, to jeszcze... O! Teraz dopiero zauważyłem, że są uszkodzeni. Dobra, a w takim wypadku sprzedaj wszystkie bloki granitu. Jakoś to powinno wyjść. Szkoda. I tak, czy jest jakiś nowy budynek istotny? Poza oczywiście składem, o którym... Nie będę ukrywał powoli, tak delikatnie sobie żebym wziął i zapomniał. Zbudujemy go nawet w ten sposób. Niech to będzie tak trochę na spadku, trudno, ale ja po prostu muszę mieć przygotowany skład.
Trochę pogadali, poplotkowali. Dobrze, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to... Perniane mogły być czymś nowym do postawienia. Ale tak, ozdobnictwem i innymi takimi sensowniejszymi rzeczami zmieniłem się kiedy indziej, bo póki co po prostu najprościej we świecie nie ma co. Jest... tego takiego? W sumie nie. Tak, widać, że kolejny z naszych jest już gotowy. Tym razem już możemy go przygotować do bycia gwardzistą lepszym. Jej, super. I tutaj proszę, standardowy trencik. Będzie dobrze. I w sumie no, mamy już 40 minutę. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że pomału możemy dzięki temu powiedzieć, że to na tyle w tym odcinku. I tak. Następny, jak mówię, przygotuję każdego do wszystkiego. A co to jest jeszcze? Brak filtra. A tutaj filtr, akceptuj wszystko. Dobra. Dobra, mamy składzik. To taki piękny składzik. Nie byle jaki. Więc no, udało się. Chyba jesteśmy naprawdę już na tym momencie, kiedy naprawdę będziemy mogli sobie radzić ze wszystkim. To jest tylko najważniejsza ostatnia rzecz, została do zrobienia. Przygotować tak, żeby ten składzik był dostępny szybko z każdego poziomu, czyli na zakończenie odcinka, bo jak mówiłem, już kończymy. Tak, w sumie. Wiem, że nie każdy by chciał mieć ucztowanie tak pod nosem, ale trudno się mówi. To krasnoludy, mam nadzieję, że zrozumieją. I tak, takie przejścia na razie powinny chyba wystarczyć, bo pozostałe części wszechświata chyba są dobrze dostępne. Dobra, dobra. Z tego co widzę, to naprawdę nie wygląda to może estetycznie, nie jest to może jakiś super, ale... To? Przepraszam bardzo, ale... Ale to chyba jest zbugowane. No... Wy to naprawdę widzicie? Czy co ja mam w takiej sytuacji zrobić, bo ja nie wiem. Jedyne co mi pozostaje ewentualnie, to spróbować zrobić to jakoś tak, tutaj pod kupem, może coś. Dołu złapać czy coś. Tak, wydaje się to być na tyle dziwne, że nic z tym nie zrobię, ale dobra. Swoją drogą, jak już też wspominałem, to na tym może już naprawdę zakończymy, na takim dziwnym akcencie, kiedy to podwodny glut próbuje nas jakoś atakować, nie wiadomo jakim cudem coś w ogóle dzieje. To w najgorszym wypadku, jeśli to nie pomoże, to będzie trzeba rozmontować molo i wiecie, postawić je kiedy indziej i gdzie indziej. Ale tak, jak na razie mówiłem, to tyle. Mamy kolejnego przygotowanego gwardzista, nawet nie jednego, a dwóch prawie. Bo jeszcze tylko brakuje tutaj czegoś, żeby to można było zrobić. A, brakuje mu tego. Nie, dobra, to mam już mnóstwo tych gwardzistów potencjalnych. Więc powiem wam szczerze, to się szykuje naprawdę dobrze. I tak, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i trzymajcie się. Hej, hej.